We wtorek odbyło się już ostatnie spotkanie. Eugeniusz Tokarzewski opowiadał o historii miasta po 1990 roku. Ostatnie spotkanie w ramach promocji książki Kętrzyn, dzieje miasta. Spora frekwencja, duże zainteresowanie, no i w sumie ciekawe wykłady były. Witam Państwa. Tak, to już ostatnie spotkanie z książką Kętrzyn, dzieje miasta. Spotykamy się już od roku praktycznie, z przerwą wakacyjną. Rzeczywiście wszystkie te spotkania budziły emocje. Myślę, że to spotkanie jest najbardziej emocjonalne, dlatego że dotyczy współczesności. I tak jak rozmawiałem wcześniej z autorem, panem Eugeniuszem Tokarzewskim, sam się nieco tego spotkania może nie obawiał, ale długo się do niego przygotowywał, żeby było interesujące. Proszę Państwa, był taki dzień, który zapamiętałem. Zapamiętałem dzień, który przeszedł do historii. A to był zwyczajny dzień. To była środa 6 czerwca 90 roku. Wtedy miała miejsce pierwsza sesja Rady Miejskiej po roku 89. Pierwsza sesja Rady Miejskiej pierwszej kadencji samorządowej. I wówczas najstarsza wiekiem radna, pani Hanna Baraniecka, w pięknych poetyckich słowach otworzyła tę sesję, a mówiła słowami Tuwima: chmury nad nami rozpal wunę, uderz nam w serca złotym dzwonem, otwórz nam Polskę jak piorunem, otwierasz niebo zachmurzone. Olbrzymią odwagą, wręcz heroiczną odwagą było zabranie się za pisania o współczesności. Ja rozmawiałem z wieloma historykami, mówią, ten dystans, powiedzmy, nie wiem, 20, 30, 50 lat, to jest dystans, który pozwala na takie spojrzenie, że tak powiem, z perspektywy i bezpieczne spojrzenie, dlatego że wielu już nie ma. Natomiast tutaj każdy może zadzwonić, bo pan Eugeniusz Tokarzewski jest postacią znaną w Kętrzynie. Każdy może zadzwonić, każdy może wylać swoje żale, a dlaczego mnie tam nie ma, a dlaczego mnie potraktowano tak, a nie inaczej. Miał przyjechać profesor Kulesza. Michał Kulesza, którego znam, że przeprowadził reformę administracji w Polsce, no ale widocznie nie przyjechał. Rozmawiałem z pierwszym burmistrzem Sobczakiem, powiedział, że on nie przyjechał. Ty w ogóle o tym nigdy nie mów, ale w protokołach jest, jeżeli chodzi o archiwalia, a na nich się opierałem głównie, to zapisano obecność profesora Kuleszy. Myślę, że przez ten rok, zwłaszcza młodzież, dowiedziała się wiele o swoim mieście, dowiedziała się wiele o Kętrzynie, dowiedziała się wiele o historii. Od zarania, można powiedzieć, do czasów współczesnych, bo dzisiaj zakończenie. Myślę, że ta książka, promocja tej książki, właśnie wymyślona w ten sposób, żeby każdy rozdział przedstawiał autor, to był dobry pomysł i dobry strzał. Myślę, że ta książka rzeczywiście po tym roku już stała się takim elementem Kętrzyna, bo jest obecna właściwie na wszystkich uroczystościach, które burmistrz z sobą sygnuje. W latach 50. na tym pomniku, na cokole tego pomnika, pojawia się jeszcze jedna tablica. Mianowicie na tym cokole napisano: lotnikom, bohaterom Związku Radzieckiego, którzy zginęli o wyzwolenie naszej ziemi. Gwardii podpułkownik Jelisiejew, gwardii kapitan Poklikuszkin, gwardii lejtnant Ulianow, wdzięczni mieszkańcy Kętrzyna. No ja rozmawiałem, zresztą pani Maria mi też potwierdziła, tę tablicę po prostu zawiesiła, tę drugą tablicę, rusycystka Liceum Ogólnokształcącego, mianowicie pani Tumiska. Ja z nią rozmawiałem na ten temat. Zresztą ona nie musiała nikogo pytać. Po prostu były to takie czasy. Każdy, choćby najbardziej obiektywnie chciał przedstawić sytuację, to przedstawił ją z własnego punktu widzenia. Oczywiście im jest bardziej inteligentny, tym ten punkt widzenia będzie jak najmniej widoczny, ale jednak z własnego. Dopiero po czasie zajmą się tym historycy jeszcze. Myślę, że będzie to wspaniała książka dla historyków za 10, 15, 20 lat. I na tej sesji, mimo wielu protestów mieszkańców miasta, podjęto uchwałę w sprawie zmian nazw ulic w Kętrzynie. Zmieniono nazwy
ulicę Obrońców Stalingradu na Dworcowo, ulicę 1 Maja na Pocztową, ulicę generała Karola Świerczewskiego na ulicę Ziętary Maleskiej, ulicę Marcelego Nowotki na ulicę Cukrowniczą, Plac Wolności na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Proszę Państwa, tylko mieszkańcy jednej ulicy wówczas zaprotestowali. Mieszkańcy jednej ulicy zaprotestowali, mianowicie mieszkańcy ulicy generała Karola Świerczewskiego. Nawet dostarczyli na sesję Rady Miejskiej petycję z protestem, prosząc o przywrócenie nazwy Karola Świerczewskiego. W książce jest jeszcze jeden rozdział o Wojciechu Kętrzyńskim. Czy to jest jakiś pomysł na kolejne cykle spotkań? Wojciech Kętrzyński to jest śpiew przyszłego roku. A 15 stycznia mamy wielką inaugurację roku Wojciecha Kętrzyńskiego tutaj w bibliotece. Przyjedzie do nas szef Ossolineum, przyjedzie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Burmistrz będzie wręczał medalion z grobu Kętrzyńskiego dyrektorowi Ossolineum. On będzie wmurowany potem właśnie tam w gmachu Ossolineum. Będzie wystawa rękopisów Kętrzyńskiego, będą wykłady. A ławeczka, o której Państwo wiecie, już zgłosiło się sześciu artystów, sześciu rzeźbiarzy. Zaprosiliśmy ich do konkursu, także 4 grudnia w pracę wpłyną. Będzie się działo bardzo wiele. To jest rok Wojciecha Kętrzyńskiego. W związku z tym o Kętrzyńskim więcej oczywiście jest w tym rozdziale, jest w tej książce rozdział Kętrzyńskiego, napis pióra profesora Chremczyka. Wiele już o Kętrzyńskim było mówione. Myślę, że na dziś, na ten rok wystarczy. Musimy coś zachować na przyszły.